Krajowa Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony nadaje Gimnazjum nr 1 imieniem Królowej Jadwigi we Wschowie Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej za udział w obronie Polaków na Kresach Wschodnich przed zbrojnymi formacjami OUN-UPA w latach 1939–1945 oraz za popularyzowanie i utrwalanie pamięci o ludziach, ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Podpisał prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów pułkownik inżynier Henryk Strzelecki, przewodniczący Rady Krajowej Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony pułkownik magister inżynier Bolesław Mieczkowski. Spotykamy się dzisiaj w szczególnym dla Was dniu, bo to coś w Waszym życiu się kończy, coś się zmienia, za moment otworzą się nowe przestrzenie, perspektywy, szanse. Dzisiaj na progu tej zmiany chciałbym serdecznie pogratulować wyników, ukończenia szkoły, sukcesów, osiągnięć, które stały się Waszym udziałem i życzyć, aby jako absolwenci tej szkoły, abyście wykorzystali te szanse, które za moment się pojawią, abyście dołożyli wszelkich starań, aby patrząc na Was, absolwentów tej szkoły, można było bez wahania powiedzieć, że być absolwentem Gimnazjum nr 1 we Wschowie to brzmi dumnie. Dziękuję.